dobry! Jest dobry! Czyli piątkę! Dzień dobry, witam. Tutaj chodź! To zrobił. Ej! Mam dla ciebie coś. Drodzy Państwo, ja nazywam się pan Ząbek, tam jest mój asystent. Pomylił drogę troszeczkę. Wracaj, mam dla ciebie prezent. Jak ma na imię mój asystent, zapomniałem? Jadek? Franek, dzień dobry. Mam dla ciebie, zobacz, co mam dla ciebie przygotowanego. Tak, właśnie pan Ząbek lubi psuć zęby dzieciom. Dzień dobry, Franku. Piątkę zepsuł. Chodź! Teraz chcę usiądź. A ja ci zagadam. Moi drodzy, ja nazywam się pan Ząbek, ale za chwilę, ale dzisiaj w tak piękną pogodę można mi być po prostu pan Ząbek. Za chwileczkę pokażę wam magiczne show. Sztuczkę, którą pokazałem w programie Mam Talent. Jeśli wam się spodoba, to chciałbym, żebyście wszyscy głośno bili brawo. Dziękuję. Jeśli wam się nie spodoba, no trudno, też bijcie brawo. Albo wiecie co, zróbmy inaczej, żebyście widzieli kiedy i jak reagować. Gdy ręką zrobię taki gest, wy zrobicie wszyscy głośno. Uwaga, próba. Ktoś z Państwa zrobił ból. Jeszcze raz, tylko. Wiem. Mam jeszcze jeden ulubiony gest. Tu niosę prawą rękę do góry w taki to sposób. Wszystkie panie widowni, te małe i te duże, zrobią głośno. Uwaga! Panowie, męska solidarność. Wy reagujcie na moją lewą rękę. Wyniosę ją do góry, wy zrobicie głośno. O, tak. Można, dziewczyny? Można. Dam wam jeszcze jedną szansę, uwaga. Jeszcze raz. Mówmy się, że jesteśmy gotowi. W takim razie ja się stanę jeszcze raz za drzwiami, zrobię zapowiedź, wbiegam, stoję od was wielkie brawa i zaczynamy magiczne show. Tylko sobie muzyczkę zmienię. Ladies and gentlemen, panie, panowie, przed wami jedyny, niepowtarzalny pan Ząbek i jego stek. Żartowałem, to ja! Dzień dobry! Dobre wejście. Dobra, jak się rozgraliście, to w takim razie specjalnie dla was przygotowałem sztuczkę z programu Mam Talent. Uwaga, przygotujcie się. Przed wami magiczna chusteczka. Bo to nie jest zwykła chustka. Ja nie wiem, czy dobrze widzicie, ale ona z obu stron jest jaka? Nie, czysta. Ukryta w jednej dłoni, na waszych oczach, przeniknie z ręki do ręki. Czyste, piękne, boskie ciało. Panie? Patrzcie uważnie. Ukryta w jednej dłoni, przenika z ręki do ręki. Hop! I z powrotem. Hop! Tada. Można mi brawo! Dziękuję. Słucham? Nie pokazałem drugiej ręki, prawda? Znowu to samo. W takim razie może raz jeszcze, dobrze? To patrzcie uważnie, bo trzy razy nie będę powtarzał. Chustka! Z obydwu stron? Nie, czerwona. To jest druga strona. Ukryta po raz kolejny w mojej dłoni, na waszych oczach. Przenika z ręki do ręki. Ale bardzo ważne, z tej do tej sobie odwrócę.
Jak mi się uda, trzeba popuścić bieza. Uwaga. Hop. Co pokazać? Rękę? Bardzo dobrze. A teraz przygotujcie dłonie. Cudowna publiczność. Proszę Państwa, i brawa. Ja słyszałem w teatrze. A to jest show magiczne i tutaj bije się głośniej. Nie potrzebuję litości. Wiem. Pokażę tą sztuczkę po raz trzeci. Tym razem w zwolnionym tempie. A zwolnione tempo, drodzy Państwo, wygląda tak. Trwa 20 minut. Będę potrzebował jednego asystenta, inteligentnego. Asystenta. Dobrze, pan tu w czapce, idealnie. Dzień dobry. Pan ma na imię? Wiktor, pan z ładnej imię, proszę. Skąd przyjechałeś do nas? Z Warszawy? Taka miejscowość pod Lublinem, prawda? Wiktor, a na jakiej ulicy mieszkasz? Nie patrz na mamę. Pamiętasz? Nie wiesz, no szkoda. Musimy ci zrobić niespodziankę. Wiktor, czy ty masz przyjaciół, czy tylko rodzinę? Przyjaciół masz, tak? Nawet powiem ci, Wiktor, że zauważyłem, że jednego z twoich przyjaciół przychodzę ze sobą tutaj na ramieniu. Niezłe, co? Wiktor, mam do ciebie prośbę, wypuśnij moją dłoń. Wiktor, minęłeś. I teraz chłopczak znika i będę na twojej ramię. No sprawdź, Wiktor. Nie, już rękę tutaj pod bluzkę, zobacz. Nie burmują. No, wyjmij. Dobre. Brawo dla Wiktora. To nie jest zwykły gąbczak. On jest bardzo delikatny. Jeśli wystawisz swój palec, nacisniesz go na czubku głowy w ten oto sposób. Gąbczak zapiszcie. Wiktor, czysty palec. Nie masz, dobra, okej. Tu w brzuchu spróbuj, uwaga. Tu działa. Wiktor, a po twoim? Sprawdź. Żartowałem. Wiktor, mam do ciebie prośbę. Daj buziaka Gąbczakowi. To jest twój przyjaciel. Codziennie się witacie buziakiem. I teraz Wiktor. To była pupa z tej strony. I teraz mamy... Pff.
Jak to zrobiłeś? No wiem, Witor, wystaw ręce przed siebie. Obróć dłonie w ten sposób. Drodzy Państwo, jednego gąbczaka ukryję w prawej dłoni Wiktora. Wiktor, zaciśnij. Drugiego ukryję go... Dobra, ukryję, udało się. Teraz drugiego ukryję w drugiej dłoni. Uwaga! Wiktor, ręce szeroko. Uśmiech na twarzy. Tylko te włosy. Wiem. Mam magiczny klej do włosów. Wystarczy odrobina kleju na czubek głowy Wiktora. I Wiktor od razu wygląda tak samo. Wiktor, założę czapkę, problem zniknie. Dobra. Wiktor, za chwileczkę. Pomyśleć będzie do trzech. Na trzy poczujesz impuls elektryczny. Na kierunek kopnięcia. I wtedy kontakt numer jeden, ale kontakt numer dwa zamienią się miejscami. Jesteś gotowy? Dobra, tu uśmiechaj się. My liczymy do trzech, uwaga. Raz, dwa, trzy. Czułeś? Tak? To sprawdź, że zamienimy się miejscami. Ta-da! Jestem, co? Wiktor, co jest? Nie dowierzasz mi? Zróbmy inaczej. Pokaż mi gąbczaka numer 2. Proszę Państwa, ukryję go w mojej dłoni. Gąbczaka numer 1 ukryję w dłoni Wiktora. Wiktor, w prawej dłoni. To jest twoja prawa dłoń. Nie wiesz? Dobry wybór, Wiktor. To jest ta druga prawa, a ja bym chciał do pierwszą. Dobrze. Wiktor, zaciśnij mocno piłeczkę w dłoni. Podaj mi swoją dłoń. Wystaw rękę w bok. Stań na nogach szeroko. Nabierz powietrza w usta. Zaciśnij, zamknij buzię. Nie oddychaj. Za chwileczkę zobaczymy, jak Wiktor leje. Wiktor, oddychasz? Tylko nie oddychaj. Wiktor, wykonaj magiczny ruch biodrem. Dobrze, dziewczyny są oczarowane. A teraz z mojej ręki piłka przenika przez moje ciało do lewej dłoni Wiktora, przez twoje ciało, Wiktor, do prawej dłoni. Czułeś? Wystaw rękę, puchnij i otwórz. Wielkie brawa Wiktora! Jak to? Powiesz mi? Nie powiesz? A teraz? Drodzy Państwo, wielkie brawa dla Wiktora! Jak się Wiktor, ukoń się! Fiona, mam nadzieję, że jeszcze naklejkę. Bardzo proszę, żebyś pamiętał, to jest występ do końca życia. I to mówię. Jak się bawiliśmy, pokażę choć 20 minut, za to, że dziewczyny miałem dobrze. Zobaczymy na... Dobrze, dobrze, dobrze. Drodzy Państwo, jesteście cudowną publicznością. Uwielbiam przyjechać do Lublina, dlatego też przygotowałem dla Was niespodziankę. Samochód, który stoi tam, może być Wasz. Nie, no to bardzo. Przygotowałem dla Was niespodziankę, płytę, na której uczę 12 magicznych sztuczek. Kto z Was chciałby taką płytę? Mam tu jedno. Wiem, zróbmy konkurs. Dzień dobry Państwu, albo w spisie, albo w idealnym momencie. Panie, ma imię? Nina? Biały kieł, dobrze. Tutaj. O, egzotyczne imię Adidas, a ty jeszcze nie masz. Dobrze. Aleks. Drodzy Państwo, zróbmy w ten sposób. Za chwileczkę zrobię zwierzę z balona. Osoba, która odgadnie, jakie to jest zwierzę, wygrywa płytę zadanie. Jesteście gotowi? Nie, dobrze. Ćwiczyłem 2 tygodnie, użyję 2 rąk i mam nadzieję, że uda Wam się odgadnąć za pierwszym razem, dobrze? Uwaga. Za chwileczkę wykonam zwierzę. Kto pierwszy krzyknie, co to za zwierzę, wygrywa. Wiesz? Odpowiem, nie będzie to wąż. A parówka to wymarłe zwierzę. Uwaga, zaczynam. Była pierwsza. Jak? Nie, jak masz na imię? Gabrysia? Klaudia. Co czytałaś?
A to był robak. Bardzo im przykro. Zapuszczał. Dobra, do dwóch razy sztuka. Zrobię łatwiejsze zwierzę. Użyję tylko jednej ręki. Uwaga, Klaudia. Zaczynam. Klaudia, co czytałaś? Nie. A to był król. Dający skoczył w czwartą stronę. Nie. Do trzech razy sztuka. Zrobię najłatwiejsze zwierzę, jakie potrafię. Nie użyję żadnej ręki. W tym celu użyję jedynie brzucha. Na waszych oczach połknę cały balon i zgęcę go w brzucha. Jest to niebezpieczne. Tam już dzieci płaczą ze stresu. Ja jeszcze nie. Ale mam do was prośbę. Ktoś mi to wzywa. Podczas mojego połykania chciałbym, żebyście wspierali mnie energetycznie, dobrze? O, czekajcie, tylko rozwinę dywan. Dobra. Zróbmy w ten sposób. Ja będę połykał balon, wy zastrzecie w dłonie. Ale nie szkodzi. Będzie można przyjść po pokazie i płytę kupić za 50 zł. Trzeba było zgadywać. Dobrze. Rozgrzewamy się. W takim razie teraz potrzebuję pięknej asystentki. Czy ty specjalnie ubrałaś tę sukienkę na ten występ? W takim razie zapraszam cię na scenę. Wielkie brawa! Aż tak się krępuje trochę lekko. Tyle jak ta kurniarza, a ty taka elegancka. Dzień dobry pani, pani ma imię? Lena, bardzo mi miło. Ja nazywam się pan? Lena, pan do ciebie prosi pytanie. Czy ty lubisz zwierzęta? Takie milutkie, takie kurłaty z ogonkiem? Takie ktoś się woła, to oni przybiegają i jeździ po guzik? Takiego nie ma. Ale specjalnie dla was przywiozłem ze sobą wrednego, ohydnego węża. Proszę państwo, wąż się obudził. Za chwilę zrobimy sztuczkę z wężem, ale najpierw chciałbym, żebyś wybrała sobie jedną dowolną kartę z całej talii. Lena,
Widziałeś kiedyś karty? Grałaś w nie? Tak? To powiedz mi, czy karty są różne? Są różne? Dobrze. Lena, wrzucę karty z góry na dół. Ty powiesz stop i wybierzemy sobie jedną dowolną kartę, dobrze? Z całej talii. Uwaga, zaczynam. Tutaj. Lena, spójrz na nią, zapamiętaj. Spójrz z drugiej strony, zapamiętaj. Pokaż Państwu tam, co się do jaka to jest karta. Pokaż, to jest przodu, jaka to jest karta. I pokaż tym. Lena, podszyj kartę o koszulkę, żeby miała Twój zapach. Zaznacz ją. Lena, tu jest więcej zapachów. Lena, odłóż kartę do... Drodzy Państwo, za chwileczkę, bez zużycia rąk, odnajdę kartę, którą Lena trzymała w dłoni. Wrzucę kartę do koszyka. Wąż wyjdzie z koszyka, trzymając w zębach kartę, którą Lena wylosowała. Fajnie, co Lena? Podsuń mi się, bo wąż jest niedowity. Za chwileczkę wyjdzie z koszyka i w zębach będzie trzymał swoją kartę. Jesteś gotowa? Zapomniałem. Musisz tylko wystawić swoją rękę, podejść do koszyka, zamachać w taki sposób, żeby wąż poczuł zapach twojej dłoni. Poczekaj. Bądź ostrożny, dobrze? Wąż jest niedowity. Jak sobie ugryzie w rękę, żyjesz tylko pić. I najważniejsze? Odchyluj głowę do tyłu. W taki sposób, bo jak ci ugryzie w szyję, żyjesz tylko godzinę. Lena, czy ty w tych sandałach szybko biegasz? Pokaż mi, jak szybko biegasz. Żyjesz tylko 5 minut. Jest to Lena, żebyś miała większe szanse przeżycia, użyję lepszy ręki. Mam jeszcze ze sobą. Proszę Państwa, mam jeszcze ze sobą kurzofetkę, nazywa się Alfred i za chwileczkę posłuży nam jako przynęta. Lena, chciałabyś pogłaskać? Bardzo proszę. Przepraszam, lecimy z drugiej strony. Drodzy Państwo, za chwileczkę Alfred posłuży nam jako... Przepraszam. Czy nic nie jak, dlatego się rzucam. No coś mi da. Za chwileczkę Alfred posłuży nam jako przynęta. Ale zanim to zrobimy, poddam go proszę. Policzymy do trzech. Gdy styknę palcami, Alfred zapadnie w głęboki sen. Uwaga. Raz, dwa, trzy. Bardzo dobrze. I teraz, gdy Alfred jest całkowicie sztywny, posłuży nam jako... Proszę Państwo, trochę głośniej, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Bardzo dobrze. I teraz, gdy Alfred jest całkowicie sztywny, mam pewność, że nie poczuję bólu. Co? Głośniej, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Bardzo dobrze. I teraz, gdy jest całkowicie sztywny, mamy pewność, że Alfred nie poczuje. Alfred, głębiej w oczy, śmieją się z nas. Głębiej. Głośniej. Raz, dwa, trzy. Bardzo dobrze. I teraz, gdy jest całkowicie sztywny, mamy pewność, że Alfred nie poczuje. Doigrałem się. Przepraszam. I teraz. Nie róbcie tego w domu. Zobaczcie w szkole. I teraz, gdy Alfred niczego nie czuje, Lena chwyci go za ogon. Delikatnie, dobrze? Pamiętaj, że wąż, gdy poczuje zapach mojego zwierzątka, wyjdzie z koszyka. Może się wrzucić na twoją rękę, co gorsze na twarz. Więc trzymaj delikatnie za ogon. Co myślisz, że? Wystawisz rękę przed siebie, podejdziesz do koszyka, zamachasz i gdy wąż wyskoczy, uciekaj. Tu bezpiecznie, tam niebezpiecznie, dobrze? Ubrałaś się do trumny, więc pamiętaj. Bądź szybka. Szybka. Podchodzisz, machasz. A tu taka spięta jesteś. Poczekaj, użyj ci muzyczkę relaksacyjną, żebyś się lepiej poczuła. Wystawisz rękę do koszyka. Powolutku, jeśli się pamiętaj, to jest ostatnie 5 minut twojego życia.
pana. Wszystko okej? Bena, on się nie rusza. Chyba skręcił kark. Pójdę sprawdzić, co z wężem. Dobra, poczekaj. Wiadomo, co to jest. Wąż nie żyje, ale w zębach trzyma kartę. Drodzy Państwo, to jest mój wredny wąż, a to jest karta. Lena, to jest twoja karta? Tak. Wielkie brawa dla węża! To szkoda węża. Pogrzeb węża się dzisiaj będzie, drodzy Państwo, wieczorem tutaj w parku, więc przyjdźcie. Lena, gdzie ty mu palca wkładasz? Ojejku. Lena, czy to musi być usta, usta? To jest proste, to znaczy dmuchać. Sam spróbuję. Raz, dwa, trzy. O, znowu znam jest Alfred, wielkie brawa dla niego. Patrz cukier, znaczy w ciele. Dlatego mam dla ciebie niespodziankę, bardzo proszę, lizaka. Bardzo proszę, Lena, ukłoń się, dostajesz od państwa wielkie brawo. Lena, za ten występ mam dla ciebie jeszcze niespodziankę, bardzo proszę. 20 zł. Lena, ukłoń się. Lena, mam dla ciebie jeszcze naklejkę, bardzo proszę, ukłoń się. Lena, ta naklejka kosztuje 20 zł, ukłoń się. Przed wami Lena! Lena, zobacz. Dziękuję za występ, za odwagę, bo jest tak cudowna i piękna. Mam nadzieję, że to jest wspominała występ ten do końca życia. Drodzy Państwo, powoli zbliżamy się do końca. Stala mi jeszcze jedna sztuczka, do której będę potrzebował dwóch silnych chłopaków. To ja. Silny. Chłopaków. Dobrze, wezmę tutaj kolegę. Też w czapce, ja lubię chłopaki w czapce. No i dobrze, wezmę tutaj startek, ten start Wara, Warsa. Dzień dobry, ty masz na imię? Piękny imię, Marcin. Ty masz na imię? Antek. Antek. Dzień dobry. Chłopacy, za chwileczkę zrobimy numer, którego wcześniej nie ćwiczyliśmy, dobra? Będziemy improwizować. Drodzy Państwo, za chwileczkę będziemy świadkami, jak Marcin ostrym nożem na pół przejmie Antka. Przepraszam. Na odwrót będzie łatwiej. Drodzy Państwo, i po początek, w tym oto worku znajduje się ostry nóż. Za chwileczkę Marcin włożysz rękę do worka. Wyjmiesz ostry nóż, ale bądź ostrożny, dobrze? Ten worek był kiedyś cały biały, teraz jest cały we krwi. Włożysz rękę, nóż jest bardzo ostry. Nie chwytaj za ostrze, chwyć za rączkę, dobrze? Jesteś praworęczny czy lewo? Prawo. To włóż lewą rękę, będzie łatwiej żyć, jak sobie takie palce. Dobrze, pamiętaj, że na dnie leży bardzo ostry nóż. Włożysz rękę, a odbierz te palce. Bądź ostrożny. Chwyć za nóż i wyjmij. Antek już jest cały skrocony. Wyciągasz i... Co to jest? Co to jest? To, przepraszam. W takim razie, przepraszam, to są kajdany. Inna sztuczka teraz będzie w takim razie. To są kajdany Houdiniego. Słynny Harry Houdini uciekał z tych oto kajdan w ciągu 3 minut. Ja postaram się zrobić to w ciągu 3 sekund. Marcin, napnij mięśnie. Już? Dobrze. Teraz sprawdź, czy kajdany są całe z metalu, czy się rozerwać. Antek, ty u nas na światowca, sprawdź, czy kutki są prawdziwe z kasterami. Drodzy Państwo, za chwileczkę będziemy świadkami, jak ci dwaj
Jak kłódki, dobrze? Dobra, jedna kłódka dla Marcina, drugi kajdany dla mnie. Kajdany mocne? Dobra. Uwaga! Za chwileczkę, te dwie piękne asystentki zatrzasną. Te oto... Nie, 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 bo to jest inna sztuczka. Miałem czas asystentkę też. A te kłucze mi się... Jestem przygotowany. Za chwileczkę. Te dwie piękne asystentki po prostu. Zatrzasną. Te oto kajdany na mokrach garstkach. Marcinka, włożę rękę między dwoma łańcuchy. Ty włożysz kłódkę między dwa oczka i zatrzasz, dobrze? Okay. Drodzy Państwo, ucieczka z kajdanem jest ma 3 sekundy. 3 krótkie sekundy, które poproszę Was, żebyście odliczyli. Próba liczenia. Raz. Dwa, trzy, super. Jak widzicie, to będzie trwało szybciej niż zapewnienie kłódki przez moją asystentkę. Przełóż przez oczko, dobrze. Okej, okay, ja ci trzymaj łańcuch, ja ci pomogę, dobra? I tutaj, tutaj, ja tu wyjmę, tak. Drodzy Państwo, jeszcze bardzo ważna rzecz. Okej. Okay. Tak mocno? Dobra. Sprawdźcie zapięta, pociągnij mocno za kłódkę. No nie tak mocno. Ty zrób to samo, ale szybciej, dobra? Drodzy Państwo, mam do Was prośbę, trzymajcie powieki palcami w taki sposób. Jeśli próbniecie, nie załamujcie, jak się uwalnia. To będzie trwało tylko tyle, że możesz oczko wyżej, wiesz, bo ja to chyba wyjmę. Krótkę rozumiem. Drodzy Państwo, próba liczenia jeszcze raz, dobrze? Uwaga! Wspaniale. No i teraz tylko czasujemy. Wspaniale. Ja powiem krótko. Poruszę. No i teraz. Uda ci się zaczasować? Nie, musisz się poruszać, wiesz? Na siłę tylko. O, tak, teraz pozwalaj się. Drodzy Państwo, uwaga! Mój asystent sprawdza, czy kurtka zapięta. A, dobrze. Uwaga, stań tutaj. Ty stań tutaj. Drodzy Państwo, uwaga! Na trzy! Nie, drodzy Państwo, w tym może potrzebuję Waszej energii. Musimy robić to z całej siły, dobra? Ja się uwalniam, wyliczycie, uwaga! Dobrze! Dobrze! Dobrze zapiliście. Wiem, oni liczą, ja się uwalniam, ale wy robicie magiczne ruchy, dobra? Oni liczą, wy robicie. Gotowy? Uwaga! Na trzy! Raz! Co, wysikacie? Dobra, zróbmy inaczej, bo to się nie uda. Trzymaj jedną ręką worek z tej strony, złap z drugiej strony ręką. Tutaj złap. Sprawdźcie, czy w worku nie ma żadnych przedmiotów, które mógłby się uwolnić. Kluczyków, wytrychów. Jeśli to się... Trzymaj rękę. Na mocy teraz przepraszam, to miał wyglądać zupełnie inaczej. Co tam się szukasz? Miał wyglądać zupełnie inaczej. Ja miałem włożyć swoje ręce do tego oto worka. Moi asystenci, trochę wyżej. Wyżej. Wyjdźcie do trzech. Raz, dwa, trzy. A ja wyciągam ręce z worka, dobrze? Raz, za wysoko. I wy robicie wow. Gotowi? Asystenci też? Dobra. Przypominam, dobra? Ja wkładam ręce do worka, wy robicie magiczne ruchy, ja wciągam ręce z worka, wy robicie wow. Gotowi? W takim razie zaczynamy. Raz, dwa, trzy. Cudowna pomysłowość! Cudowna! Proszę Marcin, sprawdź, czy zapięte. Antek, czy nie było więcej kluczyków? Jak otwarzyć? Zapięte? W takim razie zostańcie się chłopaki na chwileczkę. Drodzy Państwo, jeśli artysta, taki jak ja, unosi ręce do góry w taki to sposób, publiczność bije, prawda? I ręce są wyżej, brawa są głośniejsze. Tutaj jest hałas!
Rozczaję tak. Teraz krok do przodu. Teraz wasza kolejka. Widzicie ręce do góry. Te brawa, które słyszycie, to tylko dla was. Tak się pamiętam. Jakie show, takie brawa. Drodzy państwo, przed wami Marcin i Antek! A teraz salto! To ćwiczenie. Chłopaki dla was, bardzo proszę. Naklejka. Naklejka. Jeszcze raz wielkie brawa dla asystentów. Dziękuję wam serdecznie za wszystkie miejsca. Drodzy państwo, zbliżamy się do końca, ale mamy dla was jeszcze niespodziankę, ostatnią sztuczkę. Chciałbym, żebyście wystawili swoje kciuki do przodu w taki sposób. Panie odwiedzie, że jest ok? Teraz powoli obracamy ręce w dół. Krzyżujemy dłonie. Otwieramy palce. Zaplatamy palce. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Mama. Teraz pomału kciuki do góry. Na prostych rękach. I macie gotowe ręce do brawy. To byłem ja, pan? I Hamas! Kurwa, publiczna! Moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za przybycie, nie na mój pokaz, ale dotrwacie do końca. Artystka, która miała dzisiaj wystąpić o godzinie 17, wystąpi o godzinie 19. Ja wam serdecznie dziękuję. Oczywiście, jeśli wam się podobało, zapraszam was serdecznie do tego, żebyście wyrazili to banknotami. To jest mój kapelusz. Jeśli wam się podobało, wrzućcie do tego kapelusza 10 zł, 20, za które sobie kupię lody. Jeśli wam się podobało bardzo, wrzućcie 50 zł. A jeśli... Aha, dzieci... 100, albo 100 zł. Za 100 zł pójdę z tobą do domu nawet. Drodzy państwo, dzieci, jeśli was kochają rodzice, dadzą wam pieniążek. No, wszystko znaczy. Dobrze, drodzy państwo, dziękuję. Nie, ja mogę próbę przyjąć. Pierwszy bohater, wielkie brawa dla niego. Dziękuję serdecznie. O! Jakie szczęśliwe dzieci, zobaczcie jakieś uśmiechy na twarzy, jak wrzucają pieniądze do kapelusza. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. O, dziękuję. Bardzo proszę, czeka tutaj na pani. O, Marcin. Bardzo proszę, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.